Kochani, na swój użytek to dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Prawda, zwiedzenie, fałsz, manipulacja. Prawda, a zwiedzenie, fałsz i manipulacja. Jestem ostatnio na lekturze książki Patriarchowie i Prorocy. Już to mówiłem w zeszłym tygodniu chyba, ale jak czytałem o Noem, jak budował Arkę i o tym, co się działo w tym okresie, tych 120 lat, jak budował Arkę, jak ludzie podchodzili do tego, co on robił. Jak się pukali w głowę, jak się dziwili. O jakim deszczu ty mówisz, o jakim potopie, o jakiej zagładzie, jak tu pogoda, jak jeszcze deszczu przecież wtedy nie było, bo Bóg zraszał ziemię mgłą, która się wydobywała, która się snuła po ziemi i w ten sposób była zraszana ziemia i wydawała obfite plony. Nie trzeba było deszczu, nie trzeba było innego nawilżania czy nawadniania. Bóg zadbał o to, żeby urodzaj był obfity. Jak ludzie negowali, jak lekceważyli Noego, jak lekceważyli wszystko to, co się dzieje, to pomyślałem sobie i zresztą Biblia sprawozdaje, że tak samo będzie przed przyjściem Syna Człowieczego, że te wydarzenia się powtórzą. Ja nie chcę mówić o różnicach, nie chcę mówić o tym, tylko chcę mówić o prawdzie, która jest w Biblii i o fałszu czy zwiedzeniu, które szatan nas próbuje zbałamucić czy odciągnąć swoimi pomysłami od Boga. I chciałbym dać takie dwa przykłady prawdy i dwa przykłady fałszu. Jeden taki przykład, który jest bardzo ważny, a który chrześcijanie i ci, którzy ufają Bogu, wierzą bezgranicznie w to, co Bóg zrobił, a niektórzy negują i lekceważą to. I większość jest ludzi tych, którzy lekceważą. Chcę mówić o stworzeniu. To jest podstawowa rzecz, którą musimy przyjąć jako chrześcijanie. Powinniśmy i przyjmujemy jako chrześcijanie. W pierwszych rozdziałach Biblii, w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju mamy opis stworzenia. I dokładnie pisze, że Bóg stwarzał świat przez 6 dni, w 7 dniu odpoczął. To nie były lata, to nie były tysiące lat, jak niektóre ugrupowania religijne mówią, że dzień to jest 1000 lat, bo trawa się musiała zazielenić, bo drzewa musiały urósł. Bóg stwarzał słowem świat. Powiedział i stało się. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy i kolejno dzień drugi, trzeci, czwarty, aż do 6 dnia. W 6 dniu stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, a 7 dzień poświęcił, pobłogosławił, uczynił go takim dniem odpocznienia, ale to jest dzień kontaktu z człowieka z Panem, z Bogiem. I w tym dniu, tak jak dzisiejszy dzień, my zupełnie inaczej podchodzimy do tego dnia jak normalnie, bo w każdym dniu tygodnia, w 5 dniach pracujemy, w 6 pracujemy, robimy wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do funkcjonowania, do życia, a dzisiejszy dzień od wieczora poprzedniego czcimy i wielbimy Boga. Studiujemy, słuchamy programów nagrywanych na jakichś środkach masowego przekazu, czy to w radiu, czy na Facebookach, czy słuchamy kazań. W każdym razie zajmujemy się tym, słuchaniem o Bogu, czytaniem o Bogu, poświęcamy czas Bogu. Dzisiaj od samego rana wstaliśmy, dziękujemy za przespaną noc. Polecamy się w Jego Najświętsze ręce na cały święty sobotni dzień i jesteśmy z Nim. I Biblia opisuje o stworzeniu, o cudzie stworzenia. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże.
cały wszechświat wielbi Boga i jakby gloryfikuje Jego wielkość. W psalmie, oprócz tego, że w pierwszym i w drugim rozdziale Księgi Rodzaju możemy przeczytać może pierwszy rozdział i 31 werset przytoczę. Po zakończeniu stworzenia. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił. I było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. I to zakończył stworzenie. Natomiast pierwszy werset drugiego rozdziału Księgi Rodzaju mówi tak. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które Bóg dokonał w stworzeniu. To jest dzieło stworzenia. Otwórzmy może psalm 148. I zobaczcie, jak tam Bóg jest wielbiony z tego tytułu, że jest stworzycielem i stworzył to wszystko. Przeczytam może cały ten psalm. To jest 14 wersetów, ale on jest bardzo ważny i myślę, że takimi psalmami to się budujemy, czytając takie psalmy. Chwalcie Pana z niebios. Chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go wszystkie zastępy Jego, chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go gwiazdy świecące, chwalcie Go najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i zostały stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne, ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz Jego rozkaz. Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystkie bydło, płazy i ptactwo skrzydlate, królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi, niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe, chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył moc ludu swego, chwała wszystkim wiernym Jego, synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja. Chwalmy Pana. Kochani, czy możemy sobie wyobrazić to dzieło stworzenia? Bo to, że stworzył, no chodzimy, jesteśmy. Jak to wszystko jest zrobione? Ja pokrótce, nie będę, mam przygotowane pokrótce takie streszczenie wielkości stworzenia. Ślady Boga na ziemi. Są ślady Boga na ziemi, że Bóg stworzył ziemię i wszystko to, co jest na ziemi? No, trudno negować, że nie ma śladów. My jesteśmy, są zwierzęta, są rośliny. Wszystko to ma. Rośliny mają, oprócz tego, że można podrobić jakiś kwiat, bo można zrobić rękodzieło artystyczne, można zrobić, ale to nie ma zapachu. I nie rośnie. Jest takie, jak zrobione, takie jest. I nie więdnie, ale a Bóg jak stworzył to z kiełkuje, rośnie, dojrzewa, pięknieje i zapach ma. Ślady Boga na niebie. Gwiazdozbiór jeden za drugim są niezliczone. Nie wiadomo, ile jest tego wszystkiego. Tam przypuszczają naukowcy, astrolodzy przypuszczają, ale nikt nie wie, bo my znamy najbliższe rejony, tu, gdzie jest zawieszona Ziemia w przestrzeni. A tam daleko, bardzo daleko, to jest miliardy gwiazd i jest, jak to jest wszystko zorganizowane, że jedno z drugim się nie zderzy, mają różne prędkości, mają różne ciężary.
Jedno od drugiego jest zależne, jedno drugiemu pomaga, bo słońce pomaga ziemi, żeby oświetlać i ocieplać. Księżyc oświeca w nocy. Pan Bóg to wszystko stworzył. Pan Bóg te światła nazwał słońcem, jedno większe, mniejsze nazwał księżycem. I to wszystko jest przez Boga stworzone. Jaki jest ślad Boga w naszym organizmie? Jak my jesteśmy stworzeni? Najlepiej to wie lekarz, bo uczy się anatomii człowieka i najlepiej to wie lekarz. Ale laik też wie, jak jest palec stworzony, jak jest stworzone oko. No przecież oko to jest taki wytwór, że słuchajcie, widzieć z bliska, widzieć z daleka. Ja nie bardzo widzę już z daleka, muszę sobie, okulary mam jedne do czytania, drugie na odległość, do jazdy samochodem. Bóg stworzył nas doskonałymi. Nasze serce bije bezszelestnie. Pompuje ileś litrów krwi na dobę. Nasze nerki filtrują wodę i wyrzucają z moczem wszystkie toksyny. Nasze płuca oddychają i wyrzucają dwutlenek węgla, a tlen dostaje się do krwi i odżywia organizm. Nawet sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, jak to wszystko współpracuje. Nasz mózg przesyła sygnały do wszystkich kończyn, do wszystkich komórek, do wszystkich kończyn i chroni nas, żebyśmy się nie oparzyli, żebyśmy nie zamarzli. To jest niepojęte, w jaki sposób nas Bóg zabezpieczył, jak jesteśmy stworzeni. A chcę właśnie króciutko przeczytać. W ludzkim organizmie znajdują się zdumiewające dowody genialnego zaprojektowania, koordynacji, przystosowania i twórczego zaplanowania, podobne do tych, jakie widzimy na ziemi i na niebie. Rozważ takie cuda organizmu, jak żywa komórka, to serce, mózg, o czym wspomniałem. Oko, ucho, dłoń, zmysł dotyku, smaku, powonienia, system nerwowy, system trawienny, cud reprodukcji. Jak się tak człowiek zastanowi, jak powstaje to malutkie dzieciątko, z czego, to się w głowie nie mieści. To nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak się to dzieje. A to jest dzieło Boże. Procesy chemiczne, które zachodzą w organizmie, zdumiewający system obronny i zdolności regeneracji. W to wszystko jesteśmy wyposażeni, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. A co jeszcze stworzenie mówi o Bogu? Piękno motyli. Motyle to są takie stworzenia, które wydawałoby się jak królowe, fruwają sobie od kwiatka do kwiatka, a jak one są pięknie zbudowane, jak cieniutkie są ich skrzydełka, tam jest pyłek, żeby uszczelnić i wzmocnić te skrzydełka, to są naniesiony pyłek, taki bardzo delikatny. One są tak delikatne, tak piękne, paść królowej, takie nazwy mają, cudowne, cudowne stworzenia. Inny przykład, ptasie pióra. Na wzór ptaków człowiek zbudował samolot. Na wzór ptaków. Ale skrzydło czy kości ptaka są okrągłe i puste w środku. Zauważcie, że To wiedzą technicy, inżynierowie, konstruktorzy, Ala czy może Radek potwierdzą to, że profile zamknięte, okrągłe czy kwadratowe, ale profile są bardziej wytrzymałe niż jakiś tam pręt stały. Bardziej wytrzymałe na zginanie, na siły, na obciążenia. I tak jest zbudowane skrzydło czy kości ptaka. Są okrągłe i puste w środku. A skrzydło ptaka to są poszczególne promienie i
same piórka to są tak skonstruowane, że ptak machając skrzydłami na dół, zamykają się te przestrzenie między piórami, tymi poszczególnymi piórkami i wznoszą go do góry. A jak chce lecieć na dół, to one się odwracają i wtedy może ptak lecieć na dół. Cudownie. Kto może tak wymyśleć? Bóg to powiedział i stało się. Następna rzecz. Płatki śniegu. Jeden z uczonych, chemik, zadał sobie trud, żeby poszukać różnicy w płatkach śniegu. I okazało się, że mają przeróżne kształty i się nie powtarzają. Przebadał ileś tam milionów płatków śniegu i żaden z przebadanych płatków śniegu nie był taki sam jak poprzedni. Każdy płatek śniegu jest inny. A po co to Bogu? Ale tak zaplanował. To ma być wszystko piękne, to ma być wszystko różne. Następna sprawa. Migracje ptaków. Mówiłem o budowie ptaku, o migracjach ptaków. Skąd bocian wie, nowo urodzony w Polsce, że ma lecieć tam gdzieś do Afryki? I jak on tam trafi? Koledzy go poprowadzą? Ale nie zawsze. A jak przyleci do Polski i wie, że do którego gniazda trafić, bo i to są ptaki, bociany to są ptaki, które się łączą praktycznie na całe życie. Samiec z samicą łączą się na całe życie i wiążą się, mimo czy są gdzieś tam w Afryce, czy są w Polsce, to razem trzymają się razem zawsze. I przylatują do tego samego gniazda. W Stanach Zjednoczonych są jakieś ptaki, które mają gniazda w norkach, po myszach, wykorzystują takie gniazda. Żywią się rybami i po oceanie, nad oceanem fruwają, żeby zdobyć pokarm i wracają w nocy, bo cały dzień łowią ryby i w nocy wracają do swoich gniazd. Jak one trafią do takiej norki, która gdzieś tam jest na brzegu? Jak nietoperz się nie zabije, lecąc po ciemku o ścianę? Czy o cokolwiek, o skały, bo przeważnie to mieszkają w jakichś pieczarach, w jaskiniach skalnych, w górach, no również w piwnicach starych budowli, starych zamków. Jak taki nietoperz się nie zabije? On ma echosondę, radar, noktowizor. Bóg wszystko przewidział. Stworzył te zwierzęta, my sobie nawet nie wyobrażamy. Czytając o tym, poznając świat zwierząt, roślin, to dopiero wtedy sobie uświadamiamy, jak wielki jest Bóg, jaka jest wielkość stworzenia. Co Bóg wymyślił dla nas, bo to wszystko jest dla nas. To wszystko stworzył dla Adama i Ewy. Myśmy się tym mieli opiekować. Nie zawsze to jest tak, jak sobie założył Bóg. Ale słuchajcie, otwórzmy w takim razie pierwszą Księgę Mojżeszową, bo Bóg zaplanował świat dla nas wspaniały. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział i czytam od 1 do 5 wersetu. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu. Rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. I tu szatan zanegował to, co powiedział Bóg. Szatan wkroczył na arenę ziemi.
Bóg został zrzucony, bo tam w niebie zrobił ferment, został zrzucony z 1/3 aniołów i wkroczył tu na ziemię, żeby swoje porządki zaprowadzić. Do Ewy mówi, coś ty, Bóg by ci tak powiedział, że... I w 5 wersecie czytamy, nie będzie tak. 5 werset chcę przytoczyć. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Nie umrzecie. I tak sobie ludzie zakodowali, tak ich przekonał szatan, że nie umrzemy. I słuchajcie, przez cały czas szatan rządzi. Przez cały czas bałamuci i podpowiada ludziom i fałsz wprowadza zamiast prawdy, albo półprawdę, półfałszu i zwodzi ludzi. Cały czas. To, co się uczymy z księgi Nehemiasza czy Ezdrasza, odchodzenie od świętości sabatu, od posługi w świątyni, mieszane małżeństwa, to jest wszystko rola szatana. Na przestrzeni całych dziejów to jest wszystko rola szatana. Szatan mąci, szatan cały czas zwodzi ludzi. I w czasie rewolucji francuskiej przecież Francuzi wyrzekli się Boga, wszystkie świątynie chcieli burzyć, w bazylice paryskiej na ołtarzu postawili prostytutkę i precz z Bogiem, my chcemy wolności. I słuchajcie, w 1860 roku Karol Darwin powiedział tak. Bóg nie stworzył świata. To wszystko powstało samo od siebie. Na drodze ewolucji. Na drodze ewolucji powstało, cały świat powstał. Był jakiś tam wybuch, powstał świat i tego się trzymajmy. To trzeba udowodnić. No i od 1863 roku próbują udowodnić, że świat powstał na drodze ewolucji. A co to jest teoria? Bo to jest teoria ewolucji. Tak to pojęcie się nazywa. Teoria ewolucji. Teoria to jest myśl filozoficzna. To jest coś, ktoś sobie wymyślił. Nie udowodnił. Nie ma dowodu na to. Różne pojęcia. Ewolucja to jest proces, wieloletni proces udoskonalania gatunku. To się tak miało stać, że od małpy, od jakiejś tam istot jeszcze wcześniej powstał aż do tej, przez ileś tam milionów lat powstał człowiek. I teoria ewolucji zakłada, że Ziemia to tak od 4,5 miliarda do 18 miliardów lat ma. No tak sobie przyjmują, że około 18 miliardów lat. A jak mówi Biblia, ile istnieje świat? 6 tysięcy. Może trochę więcej, ale życie na Ziemi trwa 6 tysięcy. Od stworzenia do teraz około 6 tysięcy lat. Jak się można z tym pogodzić? No bo nauka mówi, że 4,5 do 18 milionów. I są w stanie udowodnić? Darwin powiedział, że on wierzy w ewolucję, ale nie jest w stanie udowodnić tego. Próbowali udowodnić pochodzenie człowieka i znaleźli szczątki. Nazwany to był, nie wiem czy słyszeliście, człowiek z Jawy. Bo znaleźli kończyny, korpus i kończyny ludzkie sprzed ileś tam lat. I udowadniali, że to jest prehistoria. Ale nie było głowy przy tym.
przy tym znalezisku nie było głowy, no to żeby uzupełnić o tą głowę, to sfabrykowali tego człowieka i głowę małpy dali i to był człowiek z Jawy. I zostało to udowodnione, że to jest przekręt. No i skompromitowali się, ale miał to być dowód na to, że ewolucja jest faktem. Są różne badania, metody badania skorupy ziemskiej i stygnięcie skorupy ziemskiej i zasolenie mórz i osadzanie się skał. Naukowcy w przeróżny sposób próbują udowodnić, że Ziemia ma tyle lat, a nie to, co Biblia sprawozdaje. Teraz najnowszą metodą jest izotop węgla 14C. To jest metoda najnowsza, którą za pomocą której badane są struktury Ziemi i ile lat ma dana skała, dana skorupa. Jak się okazało, to dali do dwóch laboratoriów niezależnych na dwóch różnych krańcach Ziemi jedną skałę. I w jednym laboratorium stwierdzili, że to jest, ta skała ma 200 lat, a w drugim laboratorium ta sama skała miała 20 milionów lat. Tą samą metodą, ta sama skała i jedna metoda, w jednym laboratorium zbadali, że ma 200 lat ta skała, a w drugim laboratorium 20 milionów lat. Komu przyznać rację? A ta skała miała faktycznie około 200 lat. A więc jak są takie badania wiarygodne, no to trudno powiedzieć, że Ziemia nie ma 18 miliardów. I to wszystko powstało tak od siebie, o tak. Z jakiejś tam rybki czy płazu powstał jakiś organizm i później przekształcił się, wyszedł na ląd, bo też takie teorie są, wyszedł na ląd i się przekształcił w jakiegoś tam potworka, z potworki małpa i z małpy człowiek. No i jest ten człowiek. Tylko że ten człowiek, to jak funkcjonuje, jest zaprzeczeniem tego, żeby to samo, to co czytałem, serce, układ nerwowy, mózg, żeby to samo się wykształciło. Trzeba mieć wiarę w ewolucję. Ja chcę wam coś przeczytać odnośnie teorii ewolucji. Czy te cuda stworzenia mogły powstać same z siebie? I przeczytam wam taką historię. Czy słyszałeś kiedyś historię o zegarku, który sam się zrobił? Słuchajcie. Pewnej nocy Jan Kowalski obudził się z niespokojnym przeczuciem, że w jego sypialni dzieje się coś niezwykłego. Leżał bez ruchu i nasłuchiwał. W pewnej chwili usłyszał jakieś delikatne chrobotanie dochodzące od strony stolika. Zapalił lampkę nocną i ujrzał zdumiewającą scenę. Przetarł oczy ze zdumienia. Na stoliku dział się prawdziwy cud. Leżały na nim części zegarka, chociaż właściwie nie leżały. Poruszały się, jakby były żywe. Obudowa zegarka leżała otwarta, a części kolejno podpełzały do niej i układały się na swoich miejscach. Jakby kierowała nimi niewidzialna siła. Jan patrzył z otwartymi ustami, jak sprężyny, wahadło i trybiki wskoczyły na miejsca i dopasowały się do siebie. Potem tarcza i wskazówki pojawiły się na swoim miejscu. Potem maleńkie śrubki wkręciły się na swoje miejsca, a na końcu obudowa zamknęła się mocno i pewnie. Po chwili sprężyny same się nakręciły i zegarek zaczął chodzić rytmicznie. Tik-tak, tik-tak. Czy wierzysz w taką historię? Nie, bo to nie ma sensu. Jednak coś jest fantastycznego, że się tak stało. Czy to jest prawda? To jest historia ewolucji. To jest możliwość, żeby tak się stało? Nie ma takiej możliwości. Jak się rozbierze zegarek, to zardzewieje, jak jest nie ze szlachetnej stali, jak się to mówi, zgnije, ale nic się z nim nie zrobi. Nie powróci sam
do takiej postaci, żeby mógł chodzić. Nic się tak nie staje i nic się tak nie może stać. Bóg wszystkiemu życie dał. Bóg spowodował to, że funkcjonuje ten świat tak, jak funkcjonuje. Przechodzimy do następnej rzeczy. Apostoł Piotr ostrzega nas i otwórzmy drugi list Piotra. Drugi list Piotra i drugi rozdział i pierwszy werset. Drugi list Piotra, drugi rozdział, pierwszy werset. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać was będą w zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zagładę. I może trzeci rozdział i trzeci werset. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości. Mówiąc, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko trwa, jak było od początku stworzenia. Tak mówili ludzie przed potopem, przed zalaniem, zniszczeniem świata przez potop. I jeszcze może z trzeciego rozdziału i 17 i 18 werset. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 17, 18 werset. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Apostoł Piotr ostrzega, że będą tacy ludzie, co będą nas odwodzić od tego cudu stworzenia. Że powiedzą, że to jest nieprawda. Bóg nie mógł stworzyć słowem. To musiało się samo zorganizować w okresie jakiegoś tam czasu. Są dwie grupy ludzi, to chyba wiemy o tym, że co to jest kreacjonizm? Kreacjoniści to jacy to są ludzie? Którzy wierzą w stworzenie, którzy wierzą w Boga i w tego, co Bóg robi. I ewolucjoniści? Wierzą w ewolucję i w to, że człowiek powstał z małpy i potwierdzają tą teorię ewolucji. Wierzą, bo potwierdzić nie mogą, tylko wierzą. I drugim takim zagadnieniem, o którym chciałbym wspomnieć, już krótko, którym chciałbym wspomnieć, to jest stan umarłych. Jaki jest stan umarłych? Jak Biblia wykłada stan umarłych? Co Biblia mówi o stanie umarłych? Przeczytajmy z Biblii Księgę Kaznodziei Salomona. Otwórzmy Księgę Kaznodziei Salomona. I co Biblia sprawozdaje o stanie umarłych? 9 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona. 9 rozdział. I będę czytał 5-6 werset. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. Już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. I 10 werset jeszcze. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to rób według swojej możliwości, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.
A więc śpisz. Nie ma cię. Otwórzmy może Psalm 146. I czwarty werset mówi tak o naszym stanie po śmierci. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. I jeszcze jeden werset, pierwsza księga Mojżeszowa, księga Rodzaju. Trzeci rozdział, 19 werset. Bóg do Adama i do Ewy powiedział w ten sposób. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostajesz wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Kochani, jesteśmy, żyjemy, póki żyjemy. Jak spoczniemy, jak nas pochowają, to tchnienie idzie do Boga, ciało idzie do ziemi. Czy to jest skremowane, czy normalnie, jakby tak po jakimś czasie zrobić ekshumację, to nie będzie nic. Nie ma nic, jest proch. A więc nie ma się czym udzić, że coś się dzieje po śmierci. Nic. Ale szatan powiedział, nie, na pewno nie umrzecie. Będziecie żyć. No ale jak? No normalnie. Ciało idzie do grobu, ale dusza nie. Dusza idzie albo do nieba, albo do czyśćca, ale żyje. Dusza żyje. I byliście kiedyś na takim pogrzebie, na którym prowadzący ceremonię pogrzebową mówił, chowamy tu brata, tego czy tego, ale on tam patrzy z góry na nas. Nie ma się co smucić, bo on tam patrzy z góry na nas. Wieczny odpoczynek radzi mu dać, Panie, ale patrzy z góry. Ale ciało jest złożone do grobu. Ale to ciało, a dusza to jest tam. I co jest gorsze, że jest możliwość kontaktu z takimi ludźmi i można potwierdzić, że on żyje, że on umarł, ale to ciało jest pochowane, a dusza to jest. Tylko trudno sobie wyobrazić, jak ktoś by był duszą w niebie, w tym drugim świecie, a coś się z jego bliskimi działo, bo w niebie to jest wieczna radość. Wieczne szczęście. A coś by się tu z jego bliskimi działo niedobrego. To jaką on by czuł radość tam bycia w niebie? A przecież pisze Biblia, sprawozdaje, że nie ma żadnych zamysłów. Umarłeś, jesteś złożony do grobu, a twoje tchnienie zabrał Bóg i nie ma nic, nie ma kombinacji, nie ma myślenia, nie ma działania żadnego. Jesteś po prostu, ale szatan nie pozwala na takie myślenie. No bo z czym się to wiąże? Z czym się to wiąże? Że jeżeli może przeczytajmy jeszcze pierwszą księgę Samuela. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, bo król Saul się zaczął radzić. Pierwsza księga Samuela, 28 rozdział. Pierwszy Saul zaczął korzystać z pomocy właśnie duchów. 28 rozdział, 7 werset czytam. Wtedy rzekł Saul do sług swoich, poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej i odpowiedzieli mu jego słudzy. Jest oto kobieta wywołująca duchy, Wendor. I może 11 werset. Rzekła kobieta, kogo mam ci wywołać? I rzekł, Samuela mi wywołaj. Znamy tą historię. Szedł na wojnę i nie miał się kogo poradzić. Bóg mu nie odpowiadał, no to poszedł do wróżki. A teraz
spotykamy się z takimi historiami, że ktoś wywołuje duchy, a te odwiedziny u wróżki to co są, jak nic innego, tylko to samo. A czy teraz szatan może takie rzeczy robić? Oczywiście, że może. Czytajmy, szatan nawet będzie próbował przyjście Jezusa Chrystusa podrobić. Przeczytajmy drugi list Koryntian. Otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Drugi Koryntian, 11 rozdział. Jedenasty rozdział i 14, 15 werset. Nic więc dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Wszystko potrafi zrobić. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług i sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Słuchajcie, szatan do wszystkiego się posunie, żeby zwieść ludzi, że tam jest życie, że to, że ciało umiera, to nie umiera dusza. I jesteśmy zawsze żywi, zawsze żyjemy, tylko w innym wymiarze, w innej świadomości, ale żyjemy. I możemy się w każdej chwili spotkać z tymi, którzy odeszli. I szatan nam udostępni to, jak będziemy chcieli bardzo. New Age, ten ruch New Age, seanse spirytystyczne. To jest na porządku dziennym. W Stanach Zjednoczonych grzmią kościoły, które nie wierzą w takie rzeczy, to ostrzegają przed tymi praktykami, bo to jest szataństwo. Tam się różne rzeczy dzieją na takich pokazach spirytystycznych czy takich seansach spirytystycznych. Ale tacy ludzie, którzy w to wierzą w ewolucję, wierzą w to, że jest życie po śmierci, jakiekolwiek. Wierzą, że można z tym, który odszedł od nas kimś bliskim, rodzicem, czy mężem, czy żoną, czy dzieckiem, można się skontaktować, spotkać, można porozmawiać, nawet się może i przytulić, chociaż nie dochodzi do takich zbliżeń, ale normalnie można porozmawiać. Tacy ludzie są w opłakanym stanie i w rezultacie, otwórzcie Księgę Objawienia, tacy ludzie będą krzyczeć. Przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, Objawienie świętego Jana, 6 rozdział i 16 werset. I mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. Dla tych ludzi nie ma ratunku. Ci, którzy uprawiają takie praktyki spirytystyczne, którzy wierzą w ewolucję, którzy wierzą, że jest życie po śmierci, którzy wierzą, że mogą się spotkać z bliźnimi, nie wierzą w Jezusa. Odrzucają Jezusa Chrystusa. Dla takich ludzi Chrystus może nie przychodzić. I szatan by chciał, żeby Jezus Chrystus nie przyszedł. Ale Jezus Chrystus ma dla chrześcijan, dla ludzi, którzy oczekują na Niego, którzy wierzą, że jest jedynym stworzycielem, jedynym odkupicielem, jedynym zbawicielem, jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, jest Jezus Chrystus, ma dla nas pewną informację. I otwórzmy na koniec już pierwszy list do Tesaloniczan. Apostoł Paweł do Tesaloniczan zapisał takie słowa w pierwszym liście. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział i czytam od 13 wersetu. Myślę, że to jest najwspanialsza informacja na dzisiaj, na koniec tych rozważań.
A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przyjdzie z Nim, przyjmie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam bowiem mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Amen.